Każda wizyta w urzędzie to spotkanie z diabłem. Jedna rada. Jeśli już musisz przejść przez piekło, idź szybko. O, Hitoli, Hitoli, to jest administracja. A jeśli nawet, to co? To się bardzo dobrze składa, bo jestem lokatorem z trzeciego piętra, lokal 33. Ja tam robię remont łazienki, rura pękła i leje się woda na dół, do sąsiada pod spodem. No i? No i stare budownictwo, ciągle jakieś niespodzianki. A jaka to niespodzianka, że w bloku pod spodem sąsiad mieszka? Tak, oraz żadna. No, niespodzianka, że to taka stara rura. A co ja mam w ogóle z tym wspólnego? No bo ja tam zszedłem na dół, pukam, walę do tych drzwi, a tam nikt nie odpowiada, nie wiem. Tam chyba nikogo nie ma. Może jest, tylko już pan go utopił. No może. No ale ma pan może telefon do tego sąsiada? Przed chwilą pan mówił, że to sąsiadka. Kiedy? No, że stara rura, jakaś stara rura. Dobra, nieważne. Ma pan telefon do tego chłopa, do tej baby? Pewnie, że mam, bo jestem administracja, to jak mam nie mieć? Dobra, to poproszę. No nie mogę panu podać. Dlaczego? RODO. Co RODO? Ochrona danych osobowych, RODO. No, ale tam się komuś woda na łeb leje. No to pan zbieraj pieniądze na odszkodowanie, no. Się panu odechce, głupich remoncików. Do widzenia. Ja napiszę na pana skargę. Naprawdę? Tak. Jestem nieprzytomny ze strachu. Pan się nazywa? I tu niestety RODO. Żegnam pana czule i anonimowo. Chcę rozmawiać z prezesem. Bardzo dobrze, niech pan rozmawia. Prze panu nie bronię. Gdzie ja go znajdę? A tego nie mogę powiedzieć. A, znowu RODO. Nie RODO, tylko gdzieś Polas, a ja nie wiem gdzie. A jak on się nazywa? I tu niestety RODO jak byk. Panie Andrzeju, pan mi wrzuci te wszystkie adresy do niszczarki. Nie ma sprawy, panie prezesie. Prezes! Bardzo dobrze. Panie prezesie, jestem mieszkańcem lokalu na 35 numer 33. Moje nazwisko... Stop! Żadnych nazwisk. RODO, widzę, że pan stoi, ale nie muszę wiedzieć, jak się pan nazywa. No tak, oczywiście. W każdym razie, ja zalewam mieszkanie sąsiada pod spodem, czy tam sąsiadki, a ten typ nie chce mi podać numeru do tego kogoś. No i bardzo dobrze, że nie chce. Dane osobowe ludzi są ważniejsze niż ludzie. Nie możemy udostępniać danych osobowych naszych lokatorów osobom z zewnątrz. Ale jestem z wewnątrz. Proszę pana, dane osobowe danej osoby może znać tylko dana osoba. Każda inna osoba niż dana jest uważana za osobę z zewnątrz. Jezu Chryste. Tylko bez nazwisk. Przepraszam. Przez pomyłkę użyłem nazwiska nadaremno. To pan może zadzwonić do tej osoby. Pan na pewno ma swój telefon, ze swojej komórki może pan zadzwonić do tego kogoś i powiedzieć, że go zalewam. No, to chyba mogę zrobić. Stop! Pan będzie wybierał numer, a ten podejrzy? Nie podejrzy. Podejrzy, bo jest taki sprytny i będzie zdał numer. A RODO? Pan się odwróci. Jeju, no. No to starej rusze się wyświetli, będzie zdała pana numer. A RODO? Racja. No niestety, nie możemy panu pomóc, przykro mi. Powariowaliście z tym RODO. No muszę panu powiedzieć, że faktycznie jest z tym pewien problem. Widział pan, tu stoi taki pomnik na skwerku. Tak. Taki głupi, jakiś taki sam korpus. No, to był pomnik takiego pisarza, ale kazali skuć nazwisko z cokołu i jeszcze łeb odrąbali, żeby nawet po twarzy nie można było poznać, kto to jest. No ja nie poznałem, nie wiem, kto to jest. A tam jest cmentarz. Tam moja babka leży, no. No, będą skuwać nazwiska z grobów. Boże, to jak ja trafię do babki? Tylko grób nieznanego żołnierza okazał się być zgodny z przepisami ustawy. Dobrze, przełożę babkę do nieznanego żołnierza. Jakoś tam się pomieszczę. Stacjonarny! On się nie wyświetla numer. Niech pan zadzwoni ze stacjonarnego do tego kogoś. Pan dzwoni. Pan dzwoni. RODO się rozgniewa. Dobra tam. RODO będzie na nas złe. Dobra. Halo? Dzwonię z administracji bloku przy ulicy Bolesława. No niestety RODO. Jest tu u nas pan o nazwisku niestety RODO. I tylko mogę pani powiedzieć jedno. Panią zalewa! Tak. Nie powiem czy od góry, czy od dołu, bo niestety RODO. Jezu, także, dawaj! Co robisz człowieku? Oddaj to! Halo, proszę pani, to ja panią zalewam z góry. No i nazwisko... Co? To nie pani mieszkanie, a czyje? Córki? Córka. Dobrze, a może pani podać mi numer do niej? Macie coś do pisania? Nie mamy. To nie jest papierniczy. Panie prezesie! Panie prezesie! Mieszkanie panu zalewa! No to co? Ja jak to mi mieszkanie zalewa? No bo ten chłop leje wodę, ona się leje tam na tą babę pod nim, a pod tą babą to przecież pan mieszka, no. No pod trzynastką. Pod jaką trzynastką? Pod trzynastką to mieszka taka Grażyna.
A skąd pan wie? Takie rzeczy się wie, to wszyscy na osiedlu wiedzą. To tam taki mój kolega zagląda do tej Grażyny tam, spotkanko na bzykanko. W ogóle ta Grażyna to trzeba powiedzieć jest taka, no lubi to, lubi. Przepraszam, bo tak się składa, że pani Grażyna to jest pani prezesowa. No i jak się nazywa ten pana kolega, co? Proszę nie mówić! Rodo! No tak, no. Stul, pysk, głupi cieciu. Kto to jest? Niestety pan głupi cieć ma rację. Niestety Rodo kryje tego pana, który niestety kryje panu żonę. Człowieku, ja muszę to wiedzieć, rozumiesz? Muszę, kto to jest? Po pierwsze, no nie mogę panu powiedzieć, po drugie, no Rodo, no Rodo, no. Krzanić to całe Rodo. Ja nazywam się Władysław Grzelak. A! To jest pomnik Bolesława Prusa. A! Niech mi pan powie, kto to jest. Ja powiem. Kto? Prus to był taki pisarz. Ale ten chłop to do Grażyny przychodzi. Powiem panu pod jednym warunkiem. Że pan mi zdradzi numer do tej córki całej pod spodem. Nie! Niech pan nie mówi. Proszę nie mówić, prezesie. No nie mogę tego zdradzić. Pocałujcie mnie wszyscy w dupę. A zaraz? Do kogo to było? Nie mogę powiedzieć, Rodo.